dobry, nazywam się Jarosław Bukowski i znajdujemy się dzisiaj na premierze nowego flagowego smartfona LG, LG G6. Jest to smartfon, który został zaprojektowany jako odpowiedź na faktyczne potrzeby użytkowników, jako powrót do korzeni projektowania urządzeń mobilnych, projektowania smartfonów. Jego sercem jest nowy ekran Full Vision w proporcjach 18:9, który szczelnie wypełnia front telefonu, a jak też wspiera technologię Dolby Vision i HDR10, więc zapewnia jeszcze lepsze doznania wizualne. Poza tym staraliśmy się też dopracować wygląd, wykonanie, materiały urządzenia do perfekcji, po to, żeby zapewnić jak największy komfort i jak najlepszy wygląd tego urządzenia zarazem. Staraliśmy się, żeby on był tym smartfonem, który najlepiej będzie leżał w ręku, który będzie najbardziej komfortowy w codziennym użytkowaniu. Ponadto podnieśliśmy też poprzeczkę, jeżeli chodzi o rejestrowanie obrazu. Mamy tutaj nowy aparat. Rozszerzyliśmy to, co zrobiliśmy przy poprzednim flagowcu LG G5, czyli do szerokokątnego obiektywu, który był unikalną cechą LG G5, dodaliśmy znacznie lepszą matrycę, w związku z czym jakość zdjęć, które wykonamy za pomocą zarówno standardowego, jak i szerokokątnego obiektywu, będzie niemal identyczna. Dzięki współpracy z naszymi partnerami udało nam się dopracować to tak, żeby efekt przejścia pomiędzy jednym i drugim obiektywem był niemalże niewidoczny. Ponadto dodaliśmy też szerokokątny obiektyw przedni, który pozwala znacznie łatwiej zrobić zdjęcie grupowe czy też zwykłe selfie z znacznie lepszym tłem. Bardzo ważne jest też to, że skupiliśmy się również na paru ważnych, bazowych cechach przy projektowaniu smartfona. To jest, dodaliśmy klasę odporności IP68, czyli odporność na kurz, jak i odporność na zanurzenie w wodzie do 1,5 metra na pół godziny. Co więcej, daliśmy też tutaj większą baterię, mamy tu już 3300 mAh, czyli prawie 20% więcej niż u poprzednika. I dopracowaliśmy też procesor, użyliśmy sprawdzonych rozwiązań, użyliśmy też przewodników cieplnych, czyli odprowadzamy ciepło z procesora równomiernie tak, żeby ten smartfon był niezawodny, żeby był wiarygodny, żeby był trwały i bezpieczny. To jest to, co leżało u sedna projektowania tego smartfona.